Uiu, dobra, chyba powinno być ok. Wiem, że mikrofon jest trochę za blisko, ale trudno. Właśnie chyba lepiej, jak jest za blisko, chociaż pewnie tutaj tak będę krzyczał. Tutaj tak w montażu to wyciszę. Nie wiem, po co się tłumaczę z tego. Ale wolę dla pewności zrobić te 30 sekund, przynajmniej takie pogadanki tutaj na spokojnie, bez przeklinania. Family friendly content. Skurw. Tak szczerze to wstałem dosyć niedawno, jest 9:30. Czy sobie pierdolę? Znaczy co ja mówię? Nie wstałem niedawno, tylko chciałem powiedzieć, że spałem. Jakąś niecałą godzinę, może półtora. Przemyłem sobie na szybko oczy, żeby nie mieć takich rozmazanych oczu. Zaraz po, nawet nie, że po przebudzeniu, tylko żeby nie mieć jakiejś, wiecie, wady wzroku, bo tak czasem bywa. W każdym bądź razie, dzisiaj wątpię, że będziemy robić jakąś misję fabularną, główną. Chyba, że coś fajnego albo przypadkiem się trafi, to możemy zrobić jedną misyjkę. A to dlatego, ponieważ gra jest bardzo krótka. Myślałem, że mi żar wyleciał, a to po prostu tak się głupio odpaliło. A mieszam z tym. Ponieważ gra jest bardzo krótka, tego co udało mi się dowiedzieć, zajmuje sama kampania jakieś 4 godziny. Tak więc już w trzecim odcinku będziemy sobie robić Far Cry'a trójkę Blood Dragon na 100%. Czemu mi strzela w uchu, jak mówię? Podzielę te filmy na parę części, to wiadomo, ale żeby to nie było nudne, to w jednym odcinku zajmiemy się, czyli na przykład w tym, zajmiemy się wszystkimi garnizonami, sorry, czy po prostu tyle, ile nam się uda. W następnym odcinku, nie wiem, poszukiwany martwy, w następnym odcinku polowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może na przemian będę to przeplatał z jakimiś misjami fabularnymi, aczkolwiek nie wiem. Będę się teraz, tak jak mówię, stricte skupiał na rzeczach pobocznych. Tak więc to chyba wszystko z tych informacji, ale się rozgadałem, przejdźmy do gry. Także siemanko, witajcie w mojej gierce. Wszystko się nagrywa ładnie, chyba tak. Continue. Select. Sobie zgłoście trochę gierkę, bo już mam ją cicho. Where are we? O kurwa, smog jest w pobliżu. Dobra, w każdym bądź razie zostawimy sobie może tą kamerkę na razie. Jakby miał być właśnie jakiś dialog. A to z ostatniego tego odcinka. Jaki mamy ekwipunek? Okej, mamy tą strzelbę, więc wszystko fajnie, pięknie. Zobaczmy sobie nasze wyposażenie pod względem amunicji. O, tu w ogóle jest map scan. A scan of the northeast area, tracking and displaying collectibles to steal pilfer. Okej, no to możemy sobie to kupić. Więc dobra, możemy sobie to kupić i zobaczmy na mapie, czy mamy tutaj jakiś. Tak, mamy collectablesy, że tak to ujmę. Więc dobra, ja pojadę sobie, zrobimy sobie od dołu te wszystkie te. Tu jest chyba Tatama, nie? Czy gdzie ona była? Nie, tu jest, sorry, przepraszam. Tu jest Tatama. Tu jest jeszcze coś innego. Ale w każdym razie zaczniemy sobie od dołu robić te garizony, aż po. Co to jest? Blow stuff up here. Wow. Aż po właśnie te górne garizony. Tak więc to. Widzimy się już tutaj na miejscu. W ogóle generalnie ten dodatek jest przypięty do Far Cry'a trójki. Ale mapka i HUD jest chyba, jeśli się nie mylę, wyjęty rodem z Far Cry'a czwórki, jeśli się nie mylę. Myślę, że tu gotówka jest. A co tu pisze? No long zone, two men policy mandatory. Okej, jak to jest coś ważnego, to wam przetłumaczę, nie? W napisach, ale raczej wątpię. O, tutaj co? Jakiś caution. Nie. Reminder, winners don't use drugs. LOL? Nie wiedziałem, że tu coś takiego może być napisane. Pamiętajcie, zwycięzcy nie używają narkotyków. Używek, nie? Ale no nie wiem, no to zależy. Zależy od podejścia. Oczywiście używanie używek, tak, trochę śmiesznie to brzmi. Używanie używek w nadmiernych ilościach nie jest zbytnio dobre. I to mówię o używkach wszelakich, tak? Począwszy od energetyków czy innych nikotyn, kończąc po poważniejsze.
używki i substancje. Ale dobra, koniec, koniec edukacji. To przyjdziemy po to kiedy indziej. Na mapie zresztą nam się to pokazuje, także... Wezmę tylko stąd gotówę. I robimy jabadabadu do garnizonu. Tak, to się garnizon chyba nazywa, no. Ale widzicie, jest to dalej jest ta hawajska lalka taka. O kurwa, z jednej i z drugiej strony i tu z Gatlingiem. Skurwysyny pierdolone. Co mnie tu gryzie? What the fuck? Co mnie tu gryzie, się zastanawiam. Jakiś spierdolony... Tak, kurwa dodo. Czy co to kurwa było? No ty chyba cię po... Chyba cię pokurwiło. Później sobie to przejrzymy na spokojnie, kurwa. Nie mam już siły. Ja ledwo co zacząłem grać w tą grę, już nie mam kurwa na nią siły, nie? No nie, no nie wytrzymam, kurwa, kolejne dziody. Jeszcze się wpierdoliłem w pancerną paprotkę. Pierdolę, jadę na przełaj. Czychu, offroadem teraz. W ogóle zastanawiam się, czy tutaj przez wodę też można przebiec sobie tak bezkarnie, że tak powiem. Kurwa, myślę, że tutaj jest ten dinozaur. Też tak bezkarnie, czy... no tak... nie do końca, nie? Czy nie wiem, czy woda jest w jakiś sposób cybernetycznie skażona? Chociaż nie, w poprzednim odcinku pływaliśmy w wodzie, więc... to chyba nie ma wpływu. Tak zbytnio. A, nie mam przybliżenia. Ale to nic nie zmienia. Ej, serio to go... Aha, dobra, zapomniałem, że to nie Far Cry 3. I nie mam tej postaci ulepszonej na maksa. Kto mnie zespotował, ty? No nie pierdol. Coś w tym stylu, no. Całkiem nieźle mi poszło. A, właśnie, bo oni posiłki wezwali. Mogą się ustawić z tej strony. A, to posiłki stąd są. Tak. Ej, serio, drzewo go blok... Nie pierdol, że go drzewo blokuje, bo się wkurwie. Co jest? On jest taki mocny? Ej, no teraz dopiero wyrwał, czy jaki chuj? 7 amunicji, ostatniej. No co jest? Ej, ja nie wytrzymam zaraz. Cieszy mnie to. O kurwa, nie mam ammo już? O Jezus, dalej te DPI jest jakieś dziwne. Jezu, jak mnie wkurwia, że to ma 3 burst, znaczy burstem strzela, nie? Jezu. Co się cofacie, skurwysynki? Ej, zaraz mi się ambo pokończy, kurwa, no. Tak ciężko jest, kurwa, zabić ich tutaj? Nie. Ej, nie zginęli? Czy zginęli? Nie zginęli. O Jezu. Nie! Proszę, nie!
Ja pierdolę, posiłki, kurwa. Wszystko. Wezwijcie, skurwysyny, pierdolone ty. Kurwo, nie wkurwiaj mnie. Dobra, już ogarnij się, Rex. Nie pokazuj tego faka. No co jest? Nie no, kurwa, ciężko chujny jeszcze, nie? Ej, bo mi się ammo, kurwa, zaraz skończy. Dobra, spilferuję. Ja pierdolę, ale mnie zesrał. O ty... Kurwo. O, ale wyrwał ty. Headshot to był chyba, nie? Ta, headshot. 1000 CP? Dostałem? W sensie jakichś punktów, nie? O. Amunicja, kurwa. Amunicyjka. Dawać mi amunicyjkę. Amunicję mi daj. Nie no, następnym razem to ja się muszę lepiej przygotować do tych garnizonów pierdolonych, bo nie wytrzymam, nie? Dokładnie. Już mogę? Nice. Dobra, to wiecie co? Ja utnę wam ten kawałek akurat, ale ja sobie tutaj spilferuję wszystko na spokojnie. Także siemanko, witajcie w mojej kuchni. Mamy odblokowany map scan Southwest. Dobra, także to też kupujemy. Fajnie byłoby sobie to wszystko kupić, wiadomo, nie? Ammo. Refill wszystko. Czy coś w weapons mamy? No akurat nam się takie dwie bronie trafiły, gdzie nie ma attachmentsów, więc pewnie nie trzeba, ale wiadomo. O co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tego. Także wiecie co, zobaczmy sobie może też data cancel. Data cancel, kurwa. Research data. W każdym bądź razie Terror 4000. Aha, to jest ta broń. Ten minigun taki. Granat czytałem. Molotox. Co jest do kurwy? Myślałem, że to Molotow po prostu się będzie nazywać, a to jednak Molotox. I chuj. Weapons Wildlife. Black and White Tiger. Ale muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładne zwierzątka i faktycznie tu jest wszystko postawione na takiego, że tak to ujmę, cyberpunka, czyli widzicie, taka lśniąca choćby skóra, takie a la cyberpunk. Cyber Shark? Gdzie ja kurwa widziałem rekina niby? Wiecie, takie cybernetyczne, nie? Jakieś kurwa neonowe zęby, jakieś kurwa skóra świecąca i... A, dobra, widziałem, faktycznie widziałem, no. Jakieś oczy świecące i w ogóle takie choćby kurwa roboty choćby, nie? Wiecie o co chodzi, Robodog. On w ogóle wygląda jakby był... A, pokazuję wam kurwa palcem. On generalnie wygląda jakby był cały z metalu, nie? Ma taką teksturę. Większość tych zwierząt ma taką właśnie teksturkę, jakby była choćby z metalu. A to mi nie zniknie, czy co? Television sets. A coś będzie napisane? Nie, to jest po prostu, że set. O, czemu mi to... Dobra, zniknęło. Tutaj coś mamy? Nie. VHS tape. O! To wam też wezmę te kasety, najwyżej tutaj przetłumaczę. A, i patrzcie. 12 na 12. 3 na 12 i dostajemy, kurwa, więcej tych. Nie, znaczy jakieś bonusy fajne, nie? Animal. Mutated Kazuar, zmutowany Kazuar. Explosive Rounds, o ja pierdolę, ale zajebioza, ty. Na polowania też musimy, nie wiem czy za garnizony coś dostaniemy. Pewnie tak, ale wiecie. A tutaj nie ma historii? Myślałem, że tu będzie jakaś historia. A jest tutaj też garnizon z gdzieś? Dobra, tak więc ja lecę sobie do następnego garnizonu, czyli tutaj i widzimy się już na miejscu.
Już wystarczająco wam potrułem dupy tym, kurwa, czytaniem i w ogóle. Ale wiecie, to jest dla zainteresowanych te czytanie, no nie? Jak ktoś po prostu nie chce czytać, to sobie skipnie film dalej, no i chuj. Tyle. Cała filozofia. So... Jak się tam dostaniemy? Znaczy, więc, jak się tam dostaniemy? Oj, oj, oj. Już chyba, kurwa, wiem. Ale ta i tak chyba nie zdajemy tak. Tam coś jeszcze jest. O, 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 o. Najlepiej jakby oni do mnie podpłynęli. Ale wątpię, żeby podpłynęli. To by trzeba było zrobić tak, że żaden z nich się nie spodziewa, a dostanie. Ale kurwa... Będą wiedzieć, o co chodzi. Tak, są zaalarmowani. A te łódki płyną? Nie wiem. Ale są leciutko zdezorientowani, nie wiedzą do końca, skąd te strzały padają. Jo! I kurwa! Ja pierdolę! Ja pierdolę, nie? Nie gram w tą grę, kurwa. Już macie odpowiedź, czemu nie gram w horrory. A ja naprawdę nie chcę krzyczeć, to jest najlepsze, nie? Mimo, że jest kurwa wcześnie, bo jest... Która? 10 rano. To i tak nie chcę krzyczeć, no bo po chuj mam kurwa krzyczeć. Dobra, eksperyment. Wypierdalać. Nie no, kurwa, czterech. Macie kurwa granat. Rzucam granat, tłum, kto łapie, ten wybucha. Jezu, nienawidzę burstów. Zawsze wyłączam bursty, kurwa, we wszystkich grach, jak się kurwa tylko da. A tutaj się nie da tego zmienić. Może będzie jakiś pierdolony upgrade. Ej, no... Pojebało cię. Tak, tylko że kurwa mamy tak mało amunicji. Że daj se spokój. Ty na hita? Na hita go zdjąłem. Jezus. Jezus, powiadomienia, idźcie mi stąd. Ej, powinien dostać heada. Ej, 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 tak się nie bawię. Ty tu jest rekin. Ale rekina chyba już tutaj tak poznaliśmy. Ale można by go oskurować później. W późniejszym terminie. Szkoda, że nie mamy jakiejś bazuki. Dobra. Postrzelam w nich, żeby przypłynęli tutaj do mnie. Ej, serio? Nie przypłyną? Jakie kurwy obsrane. Ale wam psikusa zrobię, nie? Myślałem, że pierdolnie wybuchnie, ale... Chuj mi prędzej wybuchnie. Dobra, wiecie co? Zrobimy taką akcję. Mianowicie... Aha, tu już nic nie mam. Oni popłyną sobie tam, a ja popłynę w pław do tego dzioda. Tylko sobie zbiorę jeszcze to, żeby mieć go zaliczonego. Wiecie, no przy okazji możemy jakieś polowanie, jak już się coś rzuci na nas. Kurwa, źle zrobiłem, bo mnie zauważy, ale chuj. Dobra, w piździe was mam. Mnie kurwy wykrywają. Ez. Peekaboo, I killed you. Dokładnie. Dawaj mi Gatlinga, kurwa. Wyjebali. Teraz kolejni. Where oni są? Ez. Kurwa, strasznie uwielbiam jakieś takie retrowave'y, nie? Mega. Mamy 59 tych serduszek, więc dobra, ja sobie spilferuję na spokojnie ten obóz. A, chyba jak się robi szybką eliminację, to przy okazji się zbiera ich łup, że tak to ujmę. Chyba jo, ale nie jestem pewien. Tu jest kolejny Gatling. To nieźle.
Dobra, ale tak jak mówię, sobie to na spokojnie wszystko spilferuję. O, tu z kaska. I widzimy się, jak znajdę coś ciekawego. I w ogóle nie wiem, czy to jest dobry, kurwa, myk. Kolejny zresztą z mojej strony, że robię coś w tym stylu, że po prostu tak jak wtedy tego VHS-a znaleźliśmy, nie? Że ja tego na przykład w ogóle, kurwa, nie biorę, nie kupuję. Nie wiem, czy to jest dobre, czy co. A jeszcze coś chciałem zobaczyć. A, skillsy. Właśnie, skillsy. O chuj tu chodzi. Mamy poziom 11. Highway main. Ale to, kurwa, my nic tu nie odblokowujemy, nie? Tylko po prostu tu pisze, co dostajemy za dany level. Techno at close range automatyki pilfierde. A, no właśnie, o tym mówiłem, czyli 11 level nam właśnie to, kurwa, daje. Spoko. Pewnie to też pokazuje się gdzieś, nie? Że, o kurwa, dostałeś nowy poziom skilla. Robi wrażenie. Zesraj się kałem. Właśnie, zobaczmy sobie, czy te... Baby Shark tu. Mamy. A, no tak, mieliśmy tego, kurwa. Cyber Panther nie, tylko Blood Dragon? A, no nie zabiłem go. Tutaj jest chyba... Nie, tu? Ta, Cyber Shark. Cybernetyczny rekin. Cyber rekin. Coś w tym stylu. Dobra, także co? Lecimy do kolejnego garnizonu. Co to jest? Jakaś misja? Hunting. Dobra, ale ja się bym cofnął tu. Także lecimy do następnego garnizonu. Kurwa mać. I ten Blood Dragon mi trochę zjebał. O! Ponieważ... Ja bym chciał ich tam zdjąć. Prawie że idealnie. Ale nie wiem, czy go to rozjuszy. Nie wiem, czy on to usłyszy. Tam jeszcze był kolejny. Nie rozjuszyło go to? A, rozjuszyło. A właśnie, a to się przypadkiem przez to jakoś nie dało wyłączyć tego? Tego pola siłowego? Nie mam pojęcia. Ej, serio? To... To ich nie atakuje? Co za kurwikłak pierdolony, no? Nie, nic nie słyszałeś. Idź, kurwa, tam na posterunek. Albo gdziekolwiek. Poświęcił się na żółto, czyli... Nie wie, co się odpierdala. Serio? Oni go oswoili? Czy jaki chuj? Co? Brain Caged Dragons are immune to Mega Shields. O nie, bo ma klatkę. Wskoczyła mi informacja. No nie, no. Nie są zainteresowani tymi serduszkami. No i teraz skurwysyn będzie tutaj leżał, tak? Nie, no ja nie wytrzymam, kurwa, zaraz. Rozjebie mnie coś. Dobra, oznaczmy najwięcej ich, jak się da. Ty, ale kurwa śmieszny jest. Na tej cyberwizji. A jakby mu to rozjebał, tą klatkę? Serio nie są zainteresowani? Noż do kurwy, ja nie wytrzymam, naprawdę. Jak on mi znowu tutaj wróci pod bramę, to ja nie wytrzymam. Zaraz ci mnie zauważą, a nie chciałem, żeby mnie aż tak szybko zauważyli. Ja go wysadzę zaraz, kurwa. Aha. Mam nadzieję, że on tam pójdzie. A da się tędy jakoś wejść przez skałki może? Coś by się dało. Zapomniałem, że to się z granata rozpierdala raczej. Ano. Tylko, że smok, kurwa, mi wleci zaraz. Serio strzały? Ale miny przynajmniej odzyskałem. Fajnie, jakby był granat oznaczający przeciwników. Starajmy się zrobić to na cicho w miarę. Poznaczajmy tutaj sobie tych ziomków. Tam coś było? Nie, myślałem, że tam ziomek był. Fajnie byłoby tak
na cicho to w miarę zrobić. Gdzieś tutaj ktoś coś łazi, chodzi. Nie widzę, żeby ktoś tutaj był na stanowiskach snajperskich, czy coś w tym rodzaju. Więc to jest zbiornik. O kurwa. Spójrz się gdzie indziej, bo ci kurwo wyjebę zaraz. Ećkać, ten dinozaur później będzie okiełznany, ale też dla nas, czy kurwa nie? No nie, no nie wytrzymam. Ale on tutaj idzie. Tego może by się dało jakoś zdjąć. Kurwa. Co to kurwa jest? Myślałem, że jakaś niewidzialna jednostka, ty. Dobra, tamtego raczej nie rozpierdolę szybką eliminacją. Przecież rozjebałem alarm. Chyba, że tam był drugi. Proszę, żebym mógł go z szybką eliminacją. Nie, nie mogę. Ale jak mi zakurwił to Inoros. Nie, chyba se kurwy jaja robicie. Nie! Nie chciałem się leczyć! Pierdalam stąd! Nie! Rozpierdolę mu tą klatkę. Jest, jest, jest. Rozjebało. Niech rozpierdoli ich. Ja wypierdalam na górę. Ja pierdolę. Dawno się tak nie zesrałem. Ja się dosłownie zesrałem, ty. Dobra, resztę niech zrobi za mnie ten Pyrex. Co się stało? Zjadł go. Ty, właśnie, bo tu Gatling był gdzieś. Fajnie byłoby oswoić go, tego T-Rexa. Nie wiem, czy on tutaj do góry wejdzie. Raczej po drabinie nie umiem wchodzić. Ale ten dziot już tak. Co, tylko on już został? Nie, przyjeżdżajcie tu. Ej no, chodź tu. Próbuję go zwabić.
Idź tam. Błagam cię, idź. Patrz, jak mu życie spada. Widzieliście to, jak mu życie spadało szybko? Mam nadzieję. Ale kurwa, to było zajebiste. Dobra, ale kurwa, ja go tak rozjebałem, że generalnie to ja nie wiem, czy mogę go jakoś oskurować. Item collected. Aha, dobra. To to nieważne. New skill health bar plus. Map scan. Ok. Sobie to przejrzymy zaraz na spokojnie. Animal. O, właśnie. Będzie coś o Blood Dragonach napisane? Nie, Blood Dragon, Animal Killed. Po prostu. Research data, wildlife. Blood Dragon. O, jest coś do czytania, więc ja wam tutaj zostawię to do czytania. Za ten czas zrobię sobie łyk kawusi. Ale co, możecie sobie zawsze spauzować filmik. Ja tutaj nie chcę naprawdę zajmować kurwa 8 godzin. Żeby po prostu ten film nie trwał 8 godzin. Explosive Rounds. Kurwa, brzmi nieziemsko fajnie. Tylko 5 z 13. O, Molotow. Ten chyba taki, nie? Molotox, czy jak się tam kurwa zwało, nie wiem. Tylko gdzie jest sklep? Ej, w ogóle o chuj tu chodzi, bo tu mają takie kości cybernetyczne jakieś. Popierdoleństwo. Ty, oni tu te Omega Forcy składają? Z dosłownie umarłych, kurwa? Dosłownie z umarłych już żołnierzy? W sumie tych samych sił? O tej samej nazwie? Nie wiem, jak dla mnie to trochę popierdolone. Dobra, tutaj jest. Okej, to jest kolejny VHS-ik. Ale ja bym chciał sobie amunicję i te explosive roundsy załatwić. Weapons. To do tego było chyba, nie? A no. Explosive rounds. 3000. Wow. I patrzcie. To nam zwiększa damage na fulla. Ciekawe, ile teraz możemy mieć tego. Nie wiem. Skupię sobie jeszcze to. Zostaje nam ostatnia tak naprawdę. Co do amunicji, to nie muszę chyba kupować specjalnej jakiejś, nie? Nie. Dobra. Z chęcią sobie wytestuję to ammo. Ale to już na następnym, w tym garnizonie. Pojedźmy sobie do tego. Przejmiemy ten garnizon, pojedziemy sobie, czy tam popłyniemy tutaj. Tak więc nie ma sensu się chyba teleportować tutaj, po prostu polećmy od razu w linii prostej, kurwa, 800 metrów, co to dla mnie, to jest kurwa w sumie 800 metrów, tak żeby sobie przejść, to nie jest kurwa dużo. No w grze to jest dużo, nie, ale tak to raczej nie jest. Dobra, nieważne, da się używać noża pod wodą. Nie da się, więc jak nas rekin zaatakuje, to dupa. Jezu, nie chcę im się z wami walczyć. Ale przetestuję. Ło. Kurwa, to już wiem, co będę robił, jak mi się nie będzie chciało z nimi walczyć. Ty tam kolejny z garnizon? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ta skrzynka jest po drugiej stronie. Tak. 318 dolców. Nieźle. Ej, wejdź. Dobra. Popłyńmy sobie do tego garnizonu. Co to jest? Nie wiem, czy to jest coś warte uwagi, czy... czy nie. Łaje! Ej, to jest... z trójki Far Cry'a. To się ty ustawi w sumie. To też jest dobry spot. Wow! Uda się wejść. Ale na razie tam nie chcę wchodzić. Pewnie tam jest jakaś znajdźka, ale... wykurwione jajucho w to mam. Oznaczmy sobie ich tutaj wszystkich, albo przynajmniej większość. Ty, tam są jakieś ruiny, kurwa, różnych miast. To mnie też zastanawia, ciekawi. Aha, bo nie mamy przybliżenia. Rozkurwiony. Wszyscy za osłoną. Ej, rozjebało go to.
Ej, serio? Muszę za każdym razem wstrzymać ten pierdolony oddech? Tak. Dobre. Odszedł w wielkim wybuchu, albo odszedł z wybuchem, coś w tym stylu. Dobra. Nie no, reszta to się tam kampić kurwa będzie chyba, nie? Myślę, że tam jeszcze jeden miałem gdzieś nieoznaczonego, którego chyba nie zabiłem. Są to jakieś eksplozywsy, żeby ich wywabić jakoś? Nie do końca. Dobra, to co? Wskakuję kurwa na łódkę. Płyniemy. I rozkurwię ich najwyżej z... Gatlinga. A mogę w sumie przez C tam podejść, ale... Jezu! No kurwa! Ale steruje się tymi gatlingami skurwysyńsko dziwnie. Tylko że tam jest... Kurwa rekin! No wiedziałem! Że mnie dziabnie! Kurwibąg. Dostał kurwa z shurikeńca. Się zysrął. Ej, w sumie wezmę sobie z shotguna, postrzelam. On tu jest. O Jezu, ale wykurwiło go. Dwóch za jednym. Dwóch za jednym, kurwa. Dobra, także co, ja sobie spilferuję również ten obóz całkowicie w pełni, jak to tylko jest możliwe i... Widzimy się za chwilę, ale generalnie muszę wam powiedzieć, że całkiem fajny pomysł z tymi garnizonami na wodzie umieszczonymi. To naprawdę, to na plus. Mógłbym powiedzieć w sumie, bo... No bo to jest na plus, tak? Jest różnorodność, kurwa. Bo w trójce to tak za bardzo, no nie było nic tam na wodzie. Oprócz rekinów. Więc dobra, co? Lecimy do następnego... naszego celu, czyli będzie to ten oto garnizon. Do tego celu tak, przeskoczę sobie łódkę nad łódką. Nie, do tego celu sobie użyję kurwa mać łódki, bo to też na takiej wysepce. No i co, standardowo widzimy się na miejscu, chyba że coś się przytrafi ciekawego po drodze. Dalej się da rekiny kurwa zabijać w ten sposób. To dobrze. W ogóle ciekawe jest to, że takie neony mają, tak jak Batman, kurwa. A ciekawe po co, kurwa, żeby zaznaczyć swój teren? Chuj wie, tak szczerze. Jasny chuj. Dobrze, że teraz to zobaczyłem. To jest, kurwa, okręt. Tego mi coś nie chce wychwycić. Dobra, podpłynę jeszcze tak może troszkę z dalsza. Ale tak, żeby mnie ten snajper nie... jakoś bardzo nie widział. Ale widzę, że nie ma ich tu dużo chyba. Chyba, że oni się kryją gdzieś, kurwa, pod pokładem i... w ogóle w takich, kurwa, oto miejscach. Tam jeszcze ktoś jest. Tam jest skrzyneczka. Dobra. Kucnę sobie.
Pierwszy rzut leci snajper, który prawie że spojrzał na mnie. Ciężko chujny. Jezu. Widzę, że tam jest kolejny snajper. Ty kurwa dostał. Jebany oszukista. Dostał. Dobra, ten przynajmniej mam pewność, że zginął. Mamotowiarz. Kurwa. Popiół mi zleciał aż na podkładkę. Dobra. Where? Już nigdzie. Wypierdolił pięknie. Ty właśnie, przecież nie trzeba kurwa specjalnie w nich strzelać. Nawet można obok, jak się ma te eksplozywsy. BOOM! Dokładnie. Jeszcze ktoś tam jest? No widzę, że tu, ale... Coś kurwa umrzeć nie chce. Musiałem chyba trafić w barierę, że nie wypierdoliło. Że nie wypierdolił ten ciężko chujny. BOOM! BOOM! Trzy ostatnie pociski. Wiecie co? Ja podpłynę sobie trochę bliżej. Żeby ich jakoś tu wyczaić. Cieszy mnie to. Ol, wykurwiło! Dobra, kurwa, co się będę pierdolił. Płyniemy, kurwa. No. Tylko mi wpłyń. A, bo to pewnie... Tak, bo to trzeba E. Tak, o kurwa. Chuj ci wryło. Ty to... Pierdolny ten okręt. O kurwa, ale widzieliście, kurwa mać, są połączone dwa okręty chyba. Ale w ogóle widzieliście to kurwa jak to ten? Co ja miałem powiedzieć? A, jak on za osłony kurwa? Siema! Zablokowałem się. A Jezu, ale jestem beznadziejny kurwa w tą grę. Dobra, bo tam snajper jest, to mam go w piździe póki co. No nic, tutaj przycumowali sobie do wyspy, kurwa. Gdzieś tu jeszcze ktoś coś gadał. Niestety nie wiem gdzie. Tą skrzyneczką się później zajmę, jak najwyżej będę stąd już wychodził z tej lokacji. Gdzie tutaj ktoś coś pierdolił? Dobra, tu mamy sklep. Właśnie nie pasuje mi tutaj, bo tu ktoś był tam po lewo. No właśnie. My skądś widzi... A... Bang! Dokładnie. Idealne zakończenie garnizonu. Dobra. Podleczę się. Przelutuję tutaj to, co się da. 7 z 13.
Jeden z dziesięciu. Adventure Cabinet for coś tam nie doczytałem. Ale coś się tam odblokowało chyba. Niestety nie wiem co dokładnie. I te misje sobie też porobimy w następnych odcinkach. Dobra, to ja sobie dokupię amunicję i to by trzeba było jeszcze zrobić. I tak to będziemy mieć wszystko. Ale coś mi tutaj wyskoczyło. Zaraz zobaczymy data console. 13, co nam daje? Piston booster. Move faster when crouched. Okej, okay, gain. Okej. Data console. Aha, tu nic nie ma takiego. Także dobra. Wejdę sobie tylko tam, gdzie mam... O właśnie, tą skrzyneczkę. Byłem przez chwilę cicho, żeby się skupić. O Jezus, widzę, że też tak świruje jak w trójce w Far Cry'u. Dobra, także polećmy sobie do tego garnizonu. Tepnę się tutaj. No i co, no kurwa. Lecimy dur przez kolejny garnizon. Nie ma opierdalania się. Dobra, Blood Dragonie, wykurwij mi stąd. 500 metrów to sobie wyjątkowo podjadę autem, bo mam go praktycznie pod nosem, więc co? Śmierdzisz kabanosem, widzimy się na miejscu. Przydałoby się coś z tumikiem, co nie ma bursta i zabija na hita. Kurwa. Kurwa, łap granata mnie nie wkurwiaj. Znaczy to z Molotow akurat. Jedna z drugą kurwą sprytna. Wykurwiać mi stąd. W końcu. Ostał kurwa. Big shit, dokładnie. Ale fajnie byłoby sobie ich tutaj wszystkich pooznaczać. Oczywiście musiałem wejść w barierę, kurwa. Dobra, tam na platformie nikogo nie ma, widzę. No nie, to będzie taki ala podziemny kompleks, kurwa. Dobra, gościu, widzisz granata. Który ci robi, kurwa, ratatata, zgnata. Spierdalam ciebie jak pasem po wywiadówce, tata. Ej. Jak na kaca, to dobry jest tylko tatar. Kurwa. Zajebisty ze mnie snajper. Ojcz. BOOM! Headshot! I to dosłownie. Kurwa, lemurze morski. Chyba posiłki jadą. Coś słyszę, że coś jedzie. Już nie. Kurwa, chciałbym czwórkę. O właśnie, bo to jest moja szczylbo. Czekajcie, tylko się podleczę. Dzięki kurwy, że zaczekaliście na mnie. Nie wiem, jak on kurwa tego nie wyrwał. Ale trzeba robić lekkie poprawki w życiu, na wszystko. Dobra. Szybkie spierdalanko na przeładowanko. Rucham cię we wdzianko. Fajny kubraczek. Już wiem, dlaczego wołają na ciebie raczek. Czwórka, bo strzelba.
Robię sobie dwutakt. No pojebało cię chyba, kurwa, z tym gatlingiem. Ty kurwa. Ty kurwiaj. Nie ma tak pestkować z minigana. Ło, ty kurwo! Dobra, bo on tu wchodzi. Dobra. Dokładnie. Plus jeden. Dobra, ostatni heal. Ostatni heal, ostatnia noc. Mój stary, ładuje mi się pod koc. Dobra, nieważne. Ja już mi się nie chcę nawet pilferować tych dziodów. Po prostu poprzechodzę po obok nich. Żeby amunicję ewentualnie dostać. Jakiś new scan. O, new scan! Ej, no to kurwa sztos. To my już mamy to wszystko. A to co to jest? To tarcza. To jest chyba tarcza. Dobra, ja obok tego nawet się nie chodzę, bo wiem, że to wypierdoli, kurwa, bo... Albo ja, albo ktoś inny w to strzeli, chociażby nawet Blood Dragon. Krwawy wą... Kurwa, co ja mam z tym wężem? Krwawy ten... Smok, czy dinozaur? Nie wiem, jak to nazwać. A widzę, że w grze chyba jest tylko jeden rodzaj pojazdu. Śmiesznie. Ej! Nie pierdol, że ja się tutaj tak mogłem dostać. No pewnie. A widzę, że tu jest coś oznaczone i tutaj trzeba coś chyba wysadzić? Czyli co, ja kurwa ostatnio nie dokończyłem tej misji? Nie wiem, kurwa, tak szczerze. Okej. Kupujemy ostatni skan i już mamy wszystko na mapie. Mój stary się po cycach drapie. Więc co, kurwa, myślę, że możemy lecieć sobie do kolejnego posterunku. Będzie to ten posterunek. Myślę, że zrobimy sobie tak, 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 srak. Więc lecę do tego posterunku, żeby skrócić jak najwięcej czasu, nie? Z tego, co mi się wydaje, to chyba jeszcze jakichś nowych attachmentsów nie będziemy mieć, tym bardziej, że one nie tylko się robią za posterunki, ale dosłownie za wszystko, co nazbieramy, więc fajnie byłoby... Aha. Fajnie byłoby pozbierać sobie te wszystkie collectiblesy. Jezu, ale mnie korci, przepraszam. Bring the noise. I'll go to bed when everybody's dead. Ale mnie korciło. Aha, on żyje. Nie, kolejny kurwa brain caged. Już mnie wykryli, że taka muzyka leci, czy jaki chuj? Kurwa, blat świnie ty. Blat pig. Co tu pisze? And what? Nie, ty kurwo obsrana. Serio? Ona jest pokurwiona, ta świnka, nie? No i teraz mnie wykryją pewnie. Przez tą jebaną świnię. Mogę ją z noża. Łocie kurwa dupia. Tam jest winda. O, tak mi rób. Jebnął, jebnął. Ale to chyba nie był z obozu. A mi chodzi głównie o tych z obozu, żeby poznaczać sobie. Tam jest Blood Dragon, kurwa. On tam śpi chyba. Mam nadzieję, że on tej windy nie może aktywować. Bo się zisrą lekko. Ty, ale...
Jak ja mam tam wejść? Nie. Tutaj gdzieś jest? Nie. To to jest w skale? Ej, nie wiem, to jest strasznie dziwny posterunek, ty kurwa. Pewnie się czuję tutaj ze strzelbą jednak chodzić. Tam na dole kurwa będzie chyba, no. Let's get it started. O. Nie wiem, gdzie jest ten Blood Dragon, ale on mnie strasznie niepokoi i mnie denerwuje i w ogóle się boję. Wykurwiać. O Jezus! Nie, pokurwiło ich. Ach, nie udało mi się, ja chciałem tak w ostatniej chwili, żeby się nadziali na tamto. Ale mu odjebało łeb. Dobra. Leż, cieciu. Ten Blood Dragon, nie wiem, gdzie on jest. Pierdolicie, kurwa, głupoty jakieś, ty. Nie no. Tupisz fleki, synek, kurwa. Dostał ze śrutu w dupę, kurwa. Łe! Nie chciałem jeszcze tutaj spadać. Kurwiam stąd. Ten smok, ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Czy on jest tutaj gdzieś na dole, czy on jest kurwa gdzieś w ogóle w dupie. Nie, on jest chyba jeszcze gdzieś niżej. Dobra, schodzę na dół. Najwyżej się na niego natrafię. Kurwiło. Knife to meet you. O kurwa, ej, ale dobra gra słów. Podobają mi się takie gry słów. Zamiast nice to meet you, to knife to meet you. Dobre. Co jest to? Ile razy tutaj spadnę? Dupa, ja pierdolę. Dupa skrzata, kurwa, z polimerowym pociskiem analnym. Co to ma, kurwa, być? Czemu ja się boję tych smoków? Najgorsze jest to, że one nie są straszne. One po prostu się znienacka pojawiają. Pokażę wam może, ile mu to zdjęło.
Mało w chuj. Ale w łeb może. Okej, panie smoczku. Masz błyskotkę! Wykurwiaj, muszę się wyhealować. Jest tu jakiś gatling? Nie ma. Znaczy pewnie jest. Boom! Widzicie, widzicie. O! Jak mu wykurwiłem tam w szyję, to go zabolało bardziej. Ale go rozerwało, ty. 5000 expa dostaliśmy, czajcie? Za tego kurwa zioma. Co to tak świeci? A nic, nieważne chyba. Ja prynsztole, nie? Wybaczcie, że tak krzyczę kurwa trochę jak panienka, że tak to ujmę, ale... No kurwa, zagralibyście w to? Być może, że graliście. Tak samo się sraliście jak ja. Nie wiem, ale kurwa w każdym bądź razie... No... Pobudziło mnie to. Ciekawe, czy więcej będziemy mogli tych potek kurwa sobie nosić. Pewnie ta, myślę, że polowanie jeszcze, żeby zrobić, to wtedy będziemy mogli przynajmniej z 4-5 kurwa tych potek więcej nosić. Niestety nie wiem, czy tu jest jakiś system craftingu, chociaż wątpię kurwa, skoro to jest krótka gra, a raczej dodatek do Far Cry'a trójki, no to wątpię, żeby tutaj były jakieś taki zaawansowany crafting, że tak to ujmę, chociażby w cudzysłowiu. Dobra, nic tutaj już nie ma ciekawego, więc lecimy do kolejnego garnizonu. Wezmę sobie samochodzik, tym nie pojadę. Kurwa, w ogóle ciężarówkami nie pojadę? Co za syf. Uratowałem go? Nie, zginął niestety. To sobie przynajmniej skórkę wezmę, czy chuj wie co tam biorę. Nie wiem, łaskoczę ich kurwa w pachy? Ej, co tam pisze kurwa? Bo coś tam sucks, czyli coś się... Czekajcie, weźmy sobie może, chociaż wątpię, że na data console będą zwierzęta. Wildlife, boar. Nie wiem, czy tutaj coś kurwa pisze, a tego niestety się nie da kurwa zrobić w taki sposób. Nie wiem, czy coś tam będzie pisało. Spróbujmy może jakoś to odczytać. Serio go nie przestawię w ten sposób? No nie umiem go przestawić! Bo nie wiem co tam pisze. Coś envot sack chyba, czy jakiś kurwa, nie wiem. O do kurwy pana! A nie, nie, to się chyba, tego się nie da rozkurwić chyba. Kto mnie zauważył? Ej, ale kurwa, w helikopterze se jaja kurwa zrobili, ty. Ty może być nawiązanie do filmu Jaja w Tropikach, kurwa. Nie, to nadinterpretacja moim zdaniem, to co teraz powiedziałem. Ale no, że Jaja w Tropikach, wiecie o co chodzi, bo helikopter wojskowy i... tropikalne klimaty. Bum, szakalaka, madafaka. Dobra, spróbujemy te dziki upolować. Zobaczyć, co tam pisze na nich. Sak? Saks? A! Sloan Sack! Ja pierdolę, ty co jest, kurwa? Na dzikach pisze Sloan się. Czajcie? Ale i jajca, kurwa, śmieszne. Ale to na każdym dziku jest napisane. Pewnie tam w tym byłoby napisane, że ajo jest napisane. Sloan Sack. Pewnie tam w tym gównie było napisane, że no, że coś tam kurwa... Każdy dzik na tej pierdolonej wyspie ma napis kurwa sprayem na czerwono maźnięty, że Sloan się pałę kurwa. A, dobra, leave, czyli zostaw. Myślałem, że... Coś innego trochę było napisane, a tu po prostu mamy nie zostawiać żadnych enemies, przeciwników. Zastanawiam się, kurwa, czy na głośno, czy na cicho.
Odpowiedź brzmi... Fuck! Albo... 38. Ty kurwa się nie interesuj tak! Tam się odwróć! Pierniku pierdolony. To nie wszyscy, na bank kurwa. Nie wyjdzie tutaj, prawda? Poza obszar. Jednak wyjdzie. Się wpierdoliłem trochę. Dobra, idź tam. Nie. Nie pierdol, że śmigłowcem jeszcze będą kurwa zdejmować mnie. Próbować. I kurwo. Nie, no jak ja nienawidzę tych posiłków pierdolonych, że wzywają. Wypierdolone wypierdki, kurwa. Wypierdki mamuta. Ej! Nie ma to jak wstrzykiwać sobie, kurwa, jakieś żyćko, jakąś miksturę życiową, kurwa, w cybernetyczną rękę. A, go w chuja zrobiłem. Pumsz! Kamizela. Pierdalaj, kurwa, na dół. Musiałem, kurwa, wybaczcie. Chciałem go tak w chuja zrobić śmiesznie. Ej, ale idzie nam coraz lepiej, tak szczerze. Jest, o kurwa, półtorej godziny nagrywania. Nie wiem, kiedy to tak szybko to zleciało, ale wy pewnie to widzicie jakieś godzina z hakiem. Teraz, pewnie. Pewnie z godzina 30, bo tutaj pewnie mało co będę wycinał, ale w każdym bądź razie jeszcze nam tylko 3 zostały. Wow. 3 garnizony. Czy coś dostaliśmy tam nowego, bo nie widziałem. Teraz się obczai w sklepie. No, wejdź do tego sklepu. Ammo, refill, wszystko. Weapon. Nic. 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 No attachments, no attachments, okej. Okay. Czy dostaliśmy coś tutaj? Data console. Nic. 7 koła mamy. Nice. A będzie tutaj coś? Chyba nie. Kurwa, nie wiem, czy jest sens przeglądania tego wszystkiego. Zresztą tutaj tak pewnie będziemy się szlać w następnych odcinkach od posterunku do posterunku, żeby kurwa obczaić sobie. No, żeby obczaić, nie? Jakie tutaj są misyjki i inne. Niestety. Dobra.
każdym bądź razie polećmy sobie do kolejnego garnizonu, czyli tutaj, gdzie to jest. Tam, więc 490 metrów, bardzo szybko idzie tutaj. W ogóle, ta mapka jest... Zapomniałem kamizelki dokupić. Ale tak czy siak, generalnie ta mapka jest taka, że... Ona jest, kurwa, dosyć mała, tak szczerze. Bo jest dosyć mała, ale... Znaczy, kurwa, no, wydaje się mała, ale jest dosyć duża. Ale... Jeśli idziecie z buta, to generalnie jest dosyć prosto. Jest dosyć prosto iść sobie z buta. Nawet te 400 metrów, kurwa, nie robi jakiejś zbytniej, kurwa, macie różnicy. O Jezu. Co? Ale też umarła, lol. Dobra, później sobie przeczytamy o tym bawole, kurwa, czy co to jest. Co tam się tak świeci? Ej, to płaszczka jakaś. Ej, zajebmy to. Nie, to jakiś węgorz inny dziwny. Muszę wejść na kamień. Co to kurwa jest? Jakiś wąż morski? Ty kurwo! Wystraszyłem się! Nie wiem, czy tutaj ktoś będzie. Ty, ja tutaj byłem, czy mi się zdaje? Chyba byłem. Bu! Os mnie kurwa przymdliło. Sporo ich tu trochę. Kurwa! Kurwa! Ale o to mi chodziło, żeby ich zwabić do jednego kąta i pierdolnąć nimi wszystkimi! Nie wiem, czy mi się to udało. Przynajmniej próbowałem. Dobra, palą się. Dobra, po cichutku. Jak on to przeżył? Ty chuju skisły. Też to uwielbiam. Dobra. Jakaś poboczna misyjka jest. I coś jeszcze, chyba? Nie wiem. Nie wiem, czy jest sens ich kurwa pilferować wszystkich.
sobie po prostu poprzeładowuję to, co kurwa mam do poprzeładowywania. A, generalnie już mamy level 15. Mamy level 15. Co nam daje level 15? 14, 17. Health bar plus. Heavy bread. Beatdown. O! Czyli możemy sobie tych rozpierniczać, nie? Zajebiście. Data console. Co tutaj mamy? Wildlife. Glowing Morail? Nie wiem, jak to kurwa nazwać. Ja polecę sobie tutaj. Mutant Buffalo. Także okej, mamy wszystko, amunicję, to, tamto, sramto. Sobie kiedy indziej poprzeszukam te, poprzeszukuję te posterunki. Zostały nam dwa. Myślę, że możemy się tutaj tepnąć. Bo będzie jeszcze bliżej. A mi się pierdzę. Także generalnie naprawdę ja się staram to kurwa na szybko w miarę zrobić. Ale kurwa no ciężko jest, szczerze, ciężko jest zrobić naprawdę na 100% przynajmniej garnizony. Nie wiem jak zresztą. Dobra, są ci. Są tam też dziki. Ja bym im rozkurwił ten pojazd. To inni się zdziwią. Że o chuj tu chodzi. Kurwa! Aha! Aha! Nie no. Dobra. To już jest S. Dla nich, kurwa, w sensie. Na pewno nie dla mnie. No czemu to auto nie wybucha? Aha, a tamtego zdjąć już mogę, kurwa, ale nie, samochód nie. Okej. Dobra. Auto rozjebane. Dobra. Wow, nie chciałem aż tak zjeżdżać, ale no dobra już. Kurwa, tak idealnie mi się trafili, byłby triple kill. Tutaj? Nie. Co to kurwa? Gruby. Nice. Nie no. Ez. Wykurwiaj ode mnie, typie. O! Pięknie. Co to za jakiś inny ciężko zbrojny? Pestkuje! Jak to się stało? Jak to się stało, że ten pistolet pestkuje, kurwa?
Dobra, wykurwia sobie tu. Teraz tu. Teraz tak. Wiecie co? To ostatnie ammo zostawiłem dla niego. Na czarną godzinę sobie zostawiłem, ale... A niech mu będzie, że dostał w gratisie ołowicy. Dobra. Dokupmy sobie więcej ammo. Weapons accuracy rating 18%. No to dlatego, bo to tak zdupionie strzela, kurwa. Nie są wszyscy, bo jeszcze na bank tam coś przy helikopterze będzie. Ktoś lub coś. Najlepiej byłoby kilku, kurwa, zdjąć naraz. Na przykład jakimś wybuchem. Ale tu nawet nic wybuchowego nie widzę. Ej, ja się chyba polubię z tą górką. Ona myśli tak jak ja. Ja nie wytrzymam. Jednak ta górka nie myśli tak jak ja, tylko troszkę bardziej popierdolenie. Ale w każdym bądź razie mamy przynajmniej wspólny konsensus, kurwa. Coś tu będzie dla mnie? Nie. Bo po co? Bo po co mi przecież, nie? Symulujemy mu awarię helikoptera, czy znajdujemy inny cel? Symulacja awarii helikoptera. Za 3, 2, 1. No dobra, nie wyszło tak jak chciałem. Fajnie, jakby dałoby się wytłumić tą snajpę. Wtedy mógłbym ich tak kurwa rozkurwiać, że nie znaleźliby mnie nigdy. Boom, szakalaka. Jak on mnie może tu wyczuć? Ciebie żegnam. Ciebie żegnam. Wam rzucam granat. O Jezu, snajperzy. Ja pierdolę, ja nie wytrzymam zaraz, nie? Z tym snajperem. Dobra. Ty no. Wykurwiaj. Już mnie wkurwiał w śmieciu. Ale jednak muszę przyznać, że sztuczna inteligencja jest mądrzejsza w tym dodatku niż w trójce. To trzeba przyznać. Boom! Boom! Headshot! Wszyscy? Nie wszyscy. Jeszcze ktoś tam jest? Wszyscy? Jeszcze. Jeszcze! Gdzie on jest? Poczekam, aż strzeli może. Pod nogi. Explosive kill. O! Wiecie co? Wezmę może sobie strzelbę. Sobie tak zrobię, nie? Tak o.
Mogę zwolnić? Mogę. Ty. Boom! Nice. Wszyscy. Mamy wszystkie garnizony, kurwa. 2 godziny 15 minut. Wow. 300 CP. Ale czy coś jeszcze dostaniemy, to nie wiem. Next level. 13 z 13. Available at Adventure Cabinets for Attachments. Czyli, że jest dla tych kabin, kurwa. Możliwe nowe attachments, w sensie, że w sklepie są dostępne nowe dodatki. O, tak w skrócie. No to kurwa, zobaczmy sobie te dodatki. Tutaj chciałem sobie poprzechodzić po amunicję, ale ta i tak sobie kupię ammo. Mamy 8 koła, więc kurwa. Czemu by sobie nie kupić ammo? Weapons. Zablokowane. I zablokowane, nie ma tu nic. Ja jeszcze spróbuję zrestartować grę, ale to sobie ją zapiszę. Zobaczmy, czy coś tu w Data Console mamy. Nie mamy nic. Więc dobra. Mamy 16 poziom, to przeczytajmy, znaczy zobaczmy skilla na 16 poziom, co my tutaj będziemy mieć. Gain an additional health slot, czyli po prostu dodatkowy slot nam daje do życia. Ty kurwa, dużo mamy tych slotów. Szczerze. Dobra, czyli tak, mamy wszystkie garnizony już zrobione, prawda? Prawda. I zastanawiam się, bo... O, tutaj nie ma znajdziek na tej wyspie, ciekawe. A tu rekiny na moście, kurwa, pływają, nie? Tu dziki pływają. I zastanawiam się, co będziemy w następnym odcinku, kurwa, robić. Ale to już będę się martwił w następnym odcinku, a póki co będę się z wami żegnał. Jak widzicie, mamy wszystkie garnizony oczyszczone. Wrogowie... Wrogie patrole pewnie to i tak będą. Czyli, że będę jeździł samochodem i jakieś kurwy mnie wypatrzą na bank. Ale kurwa, to już będę się martwił w przyszłości. Także jeżeli wam się ten odcinek spodobał, możecie ustawić łapę w górę. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, no to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też wbijać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co? Ja się z wami żegnam. Do następnego. Siema.